witam wszystkich w kolejnym odcinku Na Ratunek Klasyką. Dzisiaj jest ze mną Bartek. Witam. Bartek przyjechał do nas z Kielc, z Skodą 105. Tak. Długa podróż była? Męcząca? No, męcząca, długa, jak to takim strupem. No. Czyli elegancko. No, elegancko. Jeszcze kupa śniegu, opony niby wielosezonowe, ale zachowuje się tak jak chcesz. Skąd ją masz? Od kiedy? Z Krakowa i była kupiona od faceta, który ją sobie gnił przez 4 lata na podwórku. No i że sobie gnił na podwórku, no to się przyda ją praktycznie ze wszystkim, co jest możliwe. No, od blacharki po silnik, hamulce, wszystko. Tak, wszystko. Przerabiałem już tam. Plany jakie masz z nią związane? No plany, no właśnie nie wiem, no cały czas się zastanawiam, bo ona no na pewno nie skończy marnie, że tak powiem, na pewno będzie zachowana. To pytanie, czy ja ją będę robił akurat, bo ja się głównie zajmuję polonezami, to była taka trochę fanaberia. Odskocznia. Odskocznia. Natomiast no zobaczymy, jak tam finanse, że tak powiem, pozwolą i jak się jej losy potoczą, no bo tutaj tak naprawdę silnik kwalifikuje się do wymiany albo remontu kapitalnego, no blacharka to samo. No jest sporo pracy przy niej, ale no jest do odratowania w każdym razie. Najważniejsze polska przeszkoda. Są chęci i brak funduszy zazwyczaj. Tak, no właśnie, no to chodzi. To jest problem. Bartek jest jeszcze posiadaczem poloneza. Poloneza jakiego poloneza? 1.5 SLE, czyli takie... Borewicza? Nie, przejściówkę masz. To jest taka, to znaczy stara przejściówka, no to mówię, chociaż tak oficjalnie się nie nazywało. Od przód masz Borewicza, a tył Karo. Nie, Karo. Tył od prawie taki jak Borewicza, tyle że z szybkami na to. Nie ma już tych szybek w szybkach C, znaczy nie ma zaślepek w szybkach C, czy jak to mówili, wlotu w powietrze, chociaż tam żadne powietrze nie wlatywało tamtędy. Tylko są dodatkowe szybki. Tam się różni w zasadzie od Borewicza. No i tam ma trochę inną deskę rozdzielczą i parę szczegółów. No i to jest takie moje oczko w głowie, że tak powiem. Poloneza zobaczycie w zupełnie innym odcinku, w lepszych temperaturach, bo teraz mamy chyba minus 5. Coś koło tego. Trochę nam ręce marzną. Tak więc cóż, no Skoda, miejmy nadzieję, że zostanie odratowana. Na pewno zostanie, tylko jeszcze zobaczymy, czy przeze mnie, czy po prostu przez któregoś ze znajomych, który mi ją powierzy. Najważniejsze, żeby została odratowana. No tak, to już została wyrwana od wrastania, bo tak jak mówię, no przez 5 lat wrastała na podwórku. Widzicie, jak ktoś chce, to potrafi niewielkimi kosztami. A ile jeszcze za nią dałeś? Ja za nią dałem w końcowym efekcie 1300. Jeżdżąca, zajechałem na kołach. Zajechałem na kołach. Z Krakowa do Kielc jest 100... Ponad 100. Ponad 100, 150. No, ale ja jeszcze 120. Nie jechałem 7, tylko naokoło, żeby tam 7 się nie plus 70 na godzinę. No bo to jest skrzynia czterobiegowa, więc tak, są ograniczenia. Co jeszcze końcowo na temat możecie sobie jeszcze chwilę porozmawiać. Fatalnie, nikomu nie polecam. Jednak ja jestem przyzwyczajony do polonezów, ale że w rodzinie mieliśmy takie Skody, miałem fanaberię, żeby sobie właśnie kupić, przypomnieć po prostu wóz z dzieciństwa. Ale no cóż, no, na zimę się nie nadaje. No, na zimę trzeba jednak, to nie jest jakaś legenda, tylko naprawdę trzeba mocno dociążyć ten bagażnik, bo na skrzyżowaniu chcesz skręcić, jedzie prosto. Koła są skręcone, jak przeładowana laweta. Tak, tak. No. Właśnie już tutaj z Bartkiem rozmawialiśmy, że Łada ma problem, żeby się zebrać, bo dupa za lekka, a tutaj z powodu, że silnik je mamy z tyłu, niestety mamy lekki przód. Masz 30 sekund. Samochód dla fanatyków, my musimy kończyć, bo nam się czas na nagraniu kończy, zapomniałem wyciszyć kartę. Tak więc cóż, zapraszam Was na kolejne odcinki, na razie. Wyrobiliśmy się w czasie. No nawet...